W internecie właściwie od zawsze można było znaleźć wszelkiego typu creepypasty, straszne strony czy inne uniwersa skupiające stwory wyjęte z najgorszych koszmarów. Ludzie od zawsze lubili się bać. Lubili czuć ten dreszczyk emocji i ciarki na plecach. Dlatego właśnie słuchamy, oglądamy czy czytamy historie, które mają wywołać w nas lęk i niepokój. A przez to, jak bardzo rozpowszechniony jest internet, szukanie kolejnych strasznych historii jest dużo łatwiejsze, nie mówiąc już o tym, jak łatwo znaleźć inne osoby, które interesują się takimi rzeczami, zakładając swoje własne grupy skupiające się na własnym świecie z własnymi zasadami, często dziejącymi się w naszej rzeczywistości. Lubimy się bać tego, co nieznane, tego, czego nie rozumiemy i dlatego rzeczy takie jak teorie spiskowe lub zatajne wydarzenia lub informacje nas pociągają. I właśnie taki strach wykorzystuje pewne znane internetowe uniwersum pisarskie, jakim jest STP, pełne niebezpiecznych, paranormalnych anomalii, które nawet mogłyby zniszczyć nasz świat. Właśnie to uniwersum wykorzystuje wiele różnych tematów, które nas straszą, ale wszystko sprowadza się do strachu przed tym, czego nie rozumiemy, a na dobrą sprawę może być tuż obok nas. Jednak w ostatnim czasie słowo zyskało inne uniwersum, które nie tyle co skupia się przed tym, co nieznane, a paradoksalnie na tym, co znamy, ale nie wiemy dlaczego. Jeżeli nie będziesz ostrożny i przenikniesz przez rzeczywistość w niewłaściwym miejscu, znajdziesz się w backrooms. Nie ma tam nic oprócz smrodu wilgotnego, starego dywanu, szaleńczego koloru żółtego i nieskończonego hałasu świetlówek szumiących z maksymalną głośnością oraz około 600 milionów mil kwadratowych losowo rozmieszczonych pustych pokoi, w których zostaniesz uwięziony. Niech Bóg ma cię w opiece, jeśli usłyszysz coś wędrującego obok ciebie, ponieważ to jest jak cholera, że to coś już usłyszało ciebie. Właśnie takie słowa są poniekąd motto Backrooms i to właśnie o nich, czyli o Backrooms, dziś porozmawiamy. Ale zanim, to prosiłbym was, żebyście spojrzeli na poniższy obrazek i odpowiedzieli sami sobie, co czujecie, gdy na niego patrzycie. Możecie sobie nawet zapauzować film. Już? W takim razie jest wysoce prawdopodobne, że poczuliście niepokój, a może część z was nawet nostalgię, jakbyście już tam kiedyś byli. A może równocześnie czujecie i to, i to. Tak czy siak, wszystko sprowadza się do odczucia, że coś na tym zdjęciu jest nie takie, jakie powinno być. Właśnie takie odczucia wykorzystują backrooms. Niepokój, nostalgia, niepewność. Te wszystkie odczucia prowadzą do strachu. Ale dobra, odpowiedzmy sobie na pytanie, o co chodzi z backrooms i tym motto, które wam przytoczyłem. Po pierwsze, chciałbym z góry powiedzieć, że informacje, które wam podam, pochodzą głównie z backrooms Wigdot, zarówno tego angielskiego, jak i polskiego, oraz filmu Pio, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. W takim razie, na początek należy podkreślić to, że backrooms składa się z naprawdę wielu poziomów, których na czas tworzenia tego filmu jest w teorii właściwie 1000, ale w praktyce duża ich część jeszcze nie została napisanych. A dodatkowo, część poziomów ma swoje podpoziomy. Niektóre źródła w internecie podają również istnienie frontrooms. Każdy pokój jest sklasyfikowany na poziom trudności przetrwania, który wskazuje na to, czy jest bezpieczny, czy jest zabezpieczony, a także ile istot się w nim znajduje. Spotkać tutaj również możemy enigmatyczne poziomy. Jest tego po prostu dość sporo. Tak samo mamy do czynienia z poziomami oraz bytami joke, żeby rozładować trochę ten mroczny klimat. Dodatkowo w wielu pokojach możemy spotkać różnorakie byty, które podobnie jak pokoje są ponumerowane. Ale dobra, może przytoczę wam, jak przykładowo wygląda opis jednego z poziomów i chyba najlepszym przykładem tego będzie poziom 0, nazywany też samouczkiem. Na samej górze możemy zauważyć wspomnianą trudność przetrwania. Poniżej przedstawione na zdjęciu jest wygląd danego poziomu. Następnie znajdujemy informacje o istotach, które możemy tu spotkać. Natomiast na samym dole znajdują się informacje o wejściach i wyjściach z poziomu. Oczywiście każdy poziom posiada również inne dodatkowe sekcje, takie jak na przykład bazy. W samym uniwersum spotkamy również wiele organizacji, takich jak MEG, Backrooms Robotics czy Wyznaczy Jerego. Jest tego zwyczajnie dużo. Oczywiście, jak prawie zawsze, jest również wiele różnych kanonów, więc nie ma tutaj mowy o liniowej historii i sami możecie sobie wybierać to, co dla was jest kanoniczne, a co nie. Więc jak widzicie, backrooms to dość interesujący i rozbudowany temat,
którym z miłą chęcią bym się bardziej zajął. Jeżeli byście chcieli, żebym tworzył materiał na ten temat, to zostawcie komentarz pod filmem, a także łapkę w górę. A jeżeli bylibyście chętni, to w kolejnym materiale przybliżę wam, jak dostać się do backrooms i jak w nich przeżyć. Tak czy siak, mam nadzieję, że udało mi się zainteresować was tym tematem oraz wam go przybliżyć. Jak zawsze zapraszam was na moje social media, które znajdziecie w opisie oraz do pozostawienia subskrypcji na moim kanale. Dziękuję wszystkim moim patronom, bo to dzięki wam mój kanał może się rozwijać. Ja bym Arałowski, do zobaczenia i usłyszenia w innych materiałach. Na razie.